Mam nadzieję, że jesteś gotowy na moje zdjęcia z dzieciństwa. Cześć mistrzu, witam cię bardzo serdecznie, z tej strony Karolek 95. Jak pewnie zauważyłeś, ten film znowu nie będzie standardową indie gierką, tylko to będzie coś konkretniejszego. Obecnie jestem w trakcie przeprowadzki, zmiany mieszkania, zwał jak zwał. Chciałem troszeczkę, mimo tego co ostatnio wrzucam, podzielić się troszeczkę z wami znowu moim życiem, tym co było kiedyś, czyli taki malutki Karolek, no wiecie mniej więcej o co chodzi. Dzisiejszy odcinek będzie polegał na tym, że pokażę wam kilka fajnych znowu zdjęć z dzieciństwa, które po prostu sobie wybrałem, uważam, że warto je pokazać. To też jest kawałek taki mojej historii, mistrzowskiej historii, którą wiecie, kiedyś, no każdy z nas był mały, tak, ja dalej jestem mały, jestem dzieckiem, tak, ja mam 21 lat i troszeczkę już się pozmieniało, także fajnie by było was zarazić jeszcze troszeczkę historią, która wydarzyła się kiedyś. Także ja zabieram się wam za pokazywanie zdjęć, a wy możecie zostawić mistrzowską łapeczkę na dobry początek. Zakończymy znowu czymś turbo, czymś czego chyba się nie spodziewacie, czego nawet ja się nie spodziewam. Będzie to, moi drodzy, zdjęcie legitymacyjne, którego wam jeszcze nie pokażę na koniec odcinka. Zacznijmy może od zdjęcia Karolka na grzybach w lesie. To jest zdjęcie Karolka na grzybach w lesie, ja tu sobie z tyłu będę stał i mówił. Łapałem się wtedy, nie wiem, chyba za pół oka, jeśli dobrze widać. Już wtedy pokazywałem w ogóle mistrzowskiego łokcia. Także coś naprawdę spoczku. Już wtedy Karolek był prawdziwym mistrzem, potrafił chwalić się tym, że jego mistrzowski łokieć jest kurde do zabijania. Nie, oczywiście żartuję, ale bardzo fajne zdjęcie, no w lesie. Akurat, nie wiem, wtedy byliśmy chyba w lesie z rodzicami na grzybach, jeśli dobrze pamiętam. To było gdzieś na wsi, na Mazurach. Na Mazurach są bardzo dobre kurki, także jeśli jeździcie gdzieś z rodzicami w te rejony, na przykład Szczytna, bo ja byłem niedaleko Szczytna, taka fajna miejscowość, oni słyną chyba z dobrych strażaków, o ile dobrze pamiętam. Tam naprawdę są bardzo fajne grzyby, a tu jest zdjęcie Karolka, małego Karolka grzybiarza. Dalej. Kolejne zdjęcie, które chciałem wam pokazać, znowu pokazuje to, że już od małego interesowałem się komputerami i wiedziałem, że gdzieś w tym kierunku będzie zmierzała moja tak naprawdę gamingowa przyszłość. Wtedy, już wtedy. To jest taki przypadek. I to jest zdjęcie moje z kuzynem, też gdzieś tam na Mazurach dokładnie, to chyba było w Iławie, czy w Giławach, o Giławach, taka miejscowość Giławy. No to też jest na Mazurach, gramy sobie, nie pamiętam co tam, przy wyłączonym monitorze w sumie, chyba że po prostu nie zostało uchwycone to, co tutaj było na tym monitorze, ale ogólnie graliśmy chyba w Tony Hawka jakiegoś na komputerze. Ja miałem wtedy może z 10, może 9 lat. No naprawdę kawał czasu temu i dawno też z drugiej strony tam nie byłem w Giławach, także trzeba odwiedzić kuzynostwo i ciocię. No wiecie, nie ma na to czasu ogólnie, jesteśmy trochę porozbijani po całej Polsce, także trudno się z wszystkimi często widzieć. Tak się śmieję, że często widzimy się na pogrzebach, normalna sprawa, zawsze z rodziną widuję się najczęściej w sumie na pogrzebach, bo tak to nie ma się dla siebie czasu. Dobra, dalej. To jest zdjęcie turbo, to są chrzciny Ksenii, ja tutaj sobie siedzę z tatą, jest tutaj mój tata, obok mnie mój tata, to jest chrzestna Ksenii, no i jest babcia, nasza kochana babcia, do której ostatnio byłem, pozdrawiam serdecznie babciu, naprawdę w porządku, świetnie gotuje babcia. I malutka Ksenia w takiej kurde albie chrztowej, nie wiem czy jest coś takiego jak chrztowa alba czy komunijna, a tutaj Karolek. Ale byłem Alvaro Soler, co? Mówcie co chcecie, ale moim zdaniem byłem mega przystojniakiem. Byłem. Swoją drogą jest strasznie gorąco na dworze, także ciężko mi się nagrywa tego vloga. Mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. Kolejne zdjęcie to jest, moi drodzy, z zielonej szkoły. Tutaj też będziecie mogli widzieć, właśnie ja jestem w tle. Do tego zdjęcia to w sumie nie mam już nic do powiedzenia. Jestem po prostu Iwanem Komarenko. Czarne oczy, na pewno kojarzycie piosenkę, kiedyś bardzo popularna. Na zielonej szkole właśnie bawiliśmy się albo w bycie Iwanem Komarenko, albo ewentualnie Denzel, Pumper Up. To były te czasy, także spoczko. Jedziemy dalej. To jest ogólnie jeden z hitów pod tytułem Karolek na jasełka. To jestem z moją ekipą z przedszkola, to jeszcze było w przedszkolu, tutaj jest Kamil. Taki Kamil Biedrowski, pozdrawiam, to jest mój sąsiad z podósemki. No i cała masa ekipy po prostu, z którą występowaliśmy. Ja byłem jakimś pasterzem, zawsze chciałem być Józefem. W tamtych czasach niestety nie mogłem być Józefem, bo nie miałem brody. Więc no, a inni mieli sztuczne, a mi zawsze zabierali sztuczną, więc nie mogłem być Józefem. Tutaj Karolek będzie, czekajcie, tylko złapie się ostrość. To jest mistrz, master of the second plan. Patrzcie, tutaj kuzynka sobie stoi w tle, ona nie wiem, tam chciała wyjść na drogę, nie wiem, połapać żołędzie gdzieś z drzewa, ja tutaj delikatnie wychyliłem się wchodząc w kadr. I już wtedy byłem amatorem dobrych zdjęć selfie. Co? What the fuck? Tutaj jest groźny Karol, który stwierdził, że trzeba nakrzyczeć na telewizory i chciałem, nie wiem, chyba pięścią pokazać. Nie! Moi drodzy, przecież to jest mistrzowski łokieć, który pokazuje w stronę telewizora, także już wtedy od najmłodszych czasów, czekajcie, fokus na mnie. Od najmłodszych czasów byłem zdania tego, że mistrzowski łokieć musi pojawiać się nie tylko w komputerze i w internecie, ale również w telewizji, moi drodzy. Tak, chciałem tego mistrzowskiego łokcia pokazać do telewizji. Tam jeszcze wtedy nie było żadnej kamery, tutaj widzę jeszcze jakieś słuchawki leżą na telewizorze na samej górze. To jest w ogóle mój stary pokój. Pokój to był salon i spaliśmy w salonie, bo ja miałem ogólnie małe mieszkanie, około 52 metrów. Teraz właśnie to było to mieszkanie, w którym mieszkałem z Ksenią wcześniej, jeszcze przed przeprowadzką. Także tyle, mistrzowski łokieć w stronę telewizora od Karolka. Tutaj mały Karolek zabierał się do spania.
Tam w tle jakiś kaloryfer, jakaś stara firanka. I to wszystko oczywiście jest w tym samym pokoju, co przed chwilą Karolek pokazujący mistrzowskiego łokcia do kamery. Także tutaj ja się gdzieś kładłem spać. To był ten czas, już godzina chyba 10. Nie wiem, czemu mama o 10 robiła mi zdjęcie, muszę zapytać. Nie wiem w ogóle, czy wtedy nie było czasem tak, że ja już spałem po prostu, a mama postanowiła, że a gdzieś tam zrobię mu zdjęcie śpiącemu Karolkowi, żeby... No wiadomo dlaczego, to jest fajna pamiątka rodzinna, także jeżeli macie gdzieś brata, siostrę albo będziecie troszkę starsi, to pamiętajcie o zdjęciach, to jest bardzo ważne. Tutaj jestem na zdjęciu z kuzynką, prawdopodobnie są to moje urodziny, jedne z moich urodzin, gdzieś tam zdmuchuję sobie tort, to jest kuzynka Ewelina. Strasznie dużo czasu w dzieciństwie z nią spędzałem, to była taka osoba, która zawsze mnie broniła, jeżeli ktoś był silniejszy ode mnie, to ona też była postrachem naszej miejscowości, jeżeli ktoś się wkurzył. Nie, oczywiście żartuję, ale potrafiła po prostu tak zagadać, a czasem porządnie dać w pysk, żeby było wiadomo, o co chodzi. Zawsze byłem młodszym kuzynem, także kuzynka Ewelina jak najbardziej potrafiła mnie obronić. Zmuchujemy tort, to było prawdopodobnie na moje 4. bądź 5. urodziny, ja miałem wtedy takie fajne jeszcze loczki. Teraz też mam fajne loczki, tylko nie chodzę już w rozpuszczonych włosach. Różnica jest taka, że po prostu spinam je w kucyk. Wy mnie w ogóle poinstruowaliście, że to jest kok, to co mam na głowie, to jest mistrzowski kok. Tutaj smutny, zmartwiony Karolek z babcią, to jest też właśnie moja babcia, złota kobieta. Już wcześniej właśnie mówiłem, świetne schabowe, świetne ziemniaczki, no zawsze chodziło się do babci gdzieś tam na obiady. Ja nie wiem wtedy, czy byłem smutny, czy jaki, byłem troszeczkę... Albo po prostu marszczyłem sobie oczy, bo chciałem troszkę botoksu trysnąć, no nie wiem, ciężko powiedzieć. W tle jeszcze w ogóle stoi mój rower. Kiedyś miałem taki fajny czerwony rower, wiele kilometrów na nim zrobiłem. Jako dziecko bardzo dużo jeździłem na rowerze. Teraz to się trochę zmieniło, po prostu nie wiem, czy nie ma czasu, czy to jest w każdym razie też zdjęcie z mojego mieszkania, w którym jeszcze niedawno mieszkałem. Teraz znowu jest przeprowadzka, nie na stare mieszkanie, a na swoje już nowe. Tutaj mały bąbel Karolito w loczkach, to jak byłem mały, jak byłem jeszcze dzieciakiem, to zdjęcie gdzieś tam zostało uchwycone. W ogóle na tym zdjęciu jestem strasznie podobny do mojej siostry, kiedy była mała, czyli do Ksenii. Rajtuski w truskaweczki. Wy to widzicie, to są rajtuski w truskaweczki, jeszcze jakaś 3-tonowa czerwona tunika. Karolek jako bobas, taki totalny bobas. Tutaj mogłem mieć, nie wiem, kilka miesięcy, może ponad rok. Nie, bo ponad rok, bo chyba osoby, które umieją chodzić, czyli dzieci, które już chodzą, mają powyżej roku. No ciężko powiedzieć, jedni uczą się szybciej, jedni wolniej. Ja w ogóle byłem szybko łukiem, ja wszystkiego nauczyłem się szybko i gwizdać, i wiecie, jakieś te, na przykład zwijać język w rurkę. To był właśnie ten okres, w którym się tego wszystkiego uczyłem. Uczyła mnie też tego moja babcia, także dalej. Tutaj, moi drodzy, Karolek. Na tym zdjęciu siedzę sobie jeszcze w starym samochodzie. To był Ford Escort o rejestracji, uwaga, SGLL555. Do dzisiaj pamiętam po prostu, tą rejestrację była bardzo łatwa. No tego Forda gdzieś tam później sprzedała moja mama. Także już długo nim nie jeździliśmy. Teraz mama jeździ, no wiadomo, no, nowszym i o wiele lepszym samochodem. Zdjęcie robione też bardzo dawno temu, też prawdopodobnie na Mazurach, jak byłem gdzieś tam u rodziny. To było prawdopodobnie zdjęcie obok takiego kościoła w Szczytnie. Nie wiem, jeżeli jeszcze jesteście ktoś tutaj ze Szczytna, to dajcie znać. To jest na takim rynku większym robione. Był taki bar tam z takim dużym hamburgerem, w takim plastikowym, nie? To miało być takie zachęcenie do wejścia do lokalu, takie duże. W każdym razie, no Karolek zasłaniający usta, mówiący, chyba bek. Przy połowych zdjęć ciąg dalszy. To jestem ja pijący sobie jakiś, nie wiem, kompocik, czy nie wiem, dali pierwszy raz mi w życiu alkoholu do spróbowania i powiedziałem, Jezus Maria, jakie to jest niedobre. Oczywiście obok mnie moja mama, obok mnie moja mama, cześć mamo, co? No, mówiłam ci, nie pij tyle alkoholu. Nie do końca pamiętam, gdzie było robione to zdjęcie, ale no też ma swój kawał historii. To prawdopodobnie są jakieś urodziny. Też wydaje mi się, że u mnie w domu mieliśmy właśnie taką tradycję. Zresztą każdy ma taką tradycję. Jeżeli już są urodziny kogoś z rodziny i zostaje się zaproszonym, to się właśnie przychodzi. To jest ten okres, w którym faktycznie bardzo często przychodziliśmy do rodziny nawzajem do siebie, bo mieliśmy tak co miesiąc, co 2 miesiące urodziny. Także fajnie się też trzymał kontakt. Później wiadomo, każdy żyje po swojemu i wszystko się troszeczkę pourywało. Tyle dalej. Moi drodzy, tutaj jest totalny przypał. Mój tata trzymający mnie z obsranym, obszmajdanym pampersem. No i świętej pamięci już mama mojego taty. Też bardzo stare czasy, no zresztą prawie 20 lat temu, skoro ja tu jeszcze miałem pampersa, to się musiało dziać naprawdę bardzo dawno temu i mój tata bardzo zainteresowany mną. Synu, nie sraj więcej. To jestem ja z sąsiadem z podósemki. Nie wiem, za co byliśmy wtedy przebrani. Ja byłem chyba za hip-hopowca, to był jakiś bal przebierańców. On był, nie wiem, jakimś Harley'owcem albo kimś z Matrixa, nie wiem, ciężko powiedzieć. Kiedyś strasznie próbowaliśmy się w twórczości braci Wachowskich razem właśnie z sąsiadem z góry. I często ubieraliśmy na siebie płaszcz, wychodziliśmy na dwór, walczyliśmy jak byliśmy dziećmi, także strasznie nas to gdzieś tam fascynowało. I Trinity, i właśnie i Neo. No a tutaj jesteśmy gdzieś w szkole, na prawdopodobnie jakimś balu przebierańców, który był organizowany przez nauczycielkę i też przez moją mamę, bo moja mama była w samorządzie, była przewodniczącą tej klasy, jeśli chodzi o sprawy różne tam finansowe na wycieczki i tak dalej. Później mamy się już nie chciało w to bawić i z czasem odpuściło. Moi drodzy, i to w sumie tyle tych takich pobocznych zdjęć. Troszeczkę opowiedziałem o sobie, o swojej historii. Wcześniej już też chyba w odcinku z pokazywania zdjęć o tym powiedziałem. Natomiast teraz przychodzi czas
na najważniejsze zdjęcie. Moi drodzy, mam nadzieję, że mistrzowska łapeczka została zostawiona. Ja wam pokazuję to zdjęcie za... Macie, teraz jest ten czas na kliknięcie mistrzowskiej łapeczki. Przyszedł czas. To nie jest to, że ja się wstydzę tego zdjęcia. Nie. Tutaj byłem po prostu biednym, 12-letnim... To jest ogólnie zdjęcie do legitymacji, pewnie już o tym wiecie. Sorry, że tak przeciągam. Wychudzonym troszeczkę dzieckiem w rozpuszczonych włosach w mojej ulubionej bluzeczce, właściwie to jest bluza zapinana z zamkiem, w roku szkolnym 2005-2006, czyli miałem lat 10, patrz 11, zależy od rocznika i jak na to się patrzy. Moi drodzy, miłej zabawy z memami. To jestem ja w rozpuszczonych włosach, mający 11 lat, w mojej ulubionej bluzce z zamkiem, co proszę szanować, proszę być tolerancyjnym, w rozpuszczonych włosach i strasznie wychudzoną moją osobą, jeszcze bez brody. Troszeczkę kłamałem, że urodziłem się od razu z brodą. No wiecie, o co chodzi, nie można się urodzić z brodą. Troszkę włosów na pewno tam miałem, natomiast nie urodziłem się bezpośrednio z brodą. Natomiast to zdjęcie, what the fuck? Cześć, mistrzu. Chciałbym cię zapytać, czy masz ochotę trochę zaszaleć? Dobra, idę. Koniec tego combo, moi drodzy. Tyle zdjęć zostało wam dzisiaj zaprezentowane. Mam nadzieję, że odcineczek się podobał. To też pokazuje troszeczkę bardziej moje dzieciństwo, to co się tam mniej więcej działo. Oczywiście te zdjęcia, te uchwycone, bo ich jest naprawdę jeszcze mnóstwo. Mam kilka segregatorów, którymi na pewno kiedyś chciałbym się z wami podzielić, ale to wszystko w swoim czasie, od czasu do czasu. Jeżeli byście chcieli, to też piszcie, to będę nagrywał tego typu odcineczki. Moi drodzy, tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcineczek się podobał. Wejdźcie na Facebooka. Co to jest? Wejdźcie na Instagrama, jeżeli chcecie, to kupcie mistrzowską koszuleczkę, ewentualnie czapenzi, ewentualnie plecakenzi, okularenzi, naprawdę dużo rzeczy jest. I tyle. Dzięki za oglądanie tego filmiku, to bardzo ważny też dla mnie filmik, bo dzielę się tutaj troszeczkę swoją historią z wami. I tyle. Mistrzowskie okie ode mnie, do zobaczenia w kolejnych odcineczkach na moim kanale. Na razie, mistrze. Puu!